Taki tytuł z internetu. Słuchajcie, weekendowo troszeczkę dzisiaj będzie, tak odżywczo. Jedz 3 daktyle dziennie, a te 6 rzeczy się wydarzy. Nie 2 daktyle, nie 4, ale 3 daktyle dziennie. Jak łatwo obliczyć, jeśli będziesz jadł 1,5 daktyla dziennie, to 3 rzeczy się wydarzą. Jeśli będziesz jadł 6 daktyli dziennie, to 12 rzeczy się wydarzy. Jak będziesz jadł daktyla dziennie, to tylko 2 rzeczy się wydarzą, więc to się nie opłaca. 0,5 daktyla, 1 rzecz, no to w ogóle można pominąć, prawda? Przodkiem daktyla był pterodaktyl, to wiadomo, nie trzeba przypominać. Pterodaktyl to jest taki stary owoc, tak stary, że zmienił się w warzywo. Tak się ślini, tak. Dobrze, tyle historii. Jakie te 6 rzeczy się wydarzy, jeśli będziemy jeść 3 daktyle dziennie? Putin oddał Ukrainie Krym. No, to ważna rzecz. Znajdziesz na wycieraczce dobry samochód. To fajnie jest mieć dobry samochód. Ferrari na przykład. Nie zamontujesz gaz i po taniości jeździsz luksusem. Premier Morawiecki z ministrem Tchórzewskim ustalą, czy jest podwyżka prądu, czy nie. Dzięki daktylom. Mocna rzecz, daktyl. Doskoczysz do kasetonów z głowami na Wawelu i dorysujesz im wąsy. Zaczniesz słyszeć kolory. Prawda? W końcu w wyborach zagłosujesz za kimś, a nie jak dotychczas przeciwko komuś. Milik strzeli gola w reprezentacji. Jak widzicie, warto jeść 3 daktyle dziennie, bo daktyl jest zdrowy. Sama nazwa na to wskazuje. Daktyl. Daktyl. Słyszycie, nie? Skowron, słyszysz? Skup się. Zresztą nie musisz, to już koniec jest. No.